Zupełnie niedawno wespół z panem marszałkiem ogłaszaliśmy utworzenie Wojewódzkiego Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Do komitetu zgłosili się przedstawiciele różnych środowisk, oczywiście nasi parlamentarzyści, biskupi diecezji, które są usytuowane na terenie naszego województwa, szefowie służb mundurowych, ale także cały szereg instytucji samorządowych, państwowych, dla których sprawy związane z krzewieniem patriotyzmu i z dbałością o pamięć historyczną są szczególnie ważne. Dzisiaj odbyło się posiedzenie naszego komitetu. Obradowaliśmy nad realizacją jednej z inicjatyw, bo jak Państwo sobie przypominacie, postanowiliśmy zachęcić wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego województwa, ale także jednostki samorządowe i organizacje społeczne do tego, by zgłaszać inicjatywy związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Do dnia dzisiejszego tych inicjatyw na specjalnej stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zostało zgłoszone prawie 900. I z tych inicjatyw zgłoszonych komitet organizacyjny po aprobacie Komitetu Wojewódzkiego wytypował 100 wydarzeń, które chcielibyśmy w jakiś szczególny sposób zaznaczyć. Chcę przypomnieć, że te wydarzenia mieszczą się w formule różnego rodzaju akademii okolicznościowych w szkołach, czy w jednostkach oświatowych do wydarzeń typu seminaria, konferencje, które mają bardziej charakter popularno-naukowy bądź naukowy. Włączają się w to szkoły wyższe, Instytut Pamięci Narodowej. Będą też upamiętnienia, które pozostaną na dłużej w przestrzeni publicznej. Mam tu na myśli odsłaniane pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe poświęcone wydarzeniom bądź to osobom związanym z tymi wydarzeniami w stulecie funkcjonowania niepodległej. Postanowiliśmy wspólnie, iż wszystkie wydarzenia, które będą się odbywać 11 listopada, zostaną ujęte w jednym punkcie ze wskazaniem miejsc, bo one praktycznie w całym województwie się będą odbywać i wtedy będziemy mogli jeszcze tę listę o kilka pozycji rozszerzyć. Wydarzenia są, jak Państwo pewnie zwróciliście uwagę, bardzo, bardzo różnorodne. Poczynając od wydarzeń bardzo poważnych, tak jak wspomniał pan marszałek, takich jak konferencje naukowe, odsłonięcie pomników dedykowanych przypomnieniu ważnych dla odzyskania niepodległości w 1918 roku postaci, ale są także wydarzenia, które mają skłonić do pewnej radości związanej ze wspólnym świętowaniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości, pikniki rodzinne, koncerty, festiwale, pokazy grup rekonstrukcyjnych. To wszystko jest po to zróżnicowane, ażeby pokazać, że obchody święta niepodległości mogą być bardzo różnorodne, a tak naprawdę naszym celem jest pokazanie, że umiemy się cieszyć z tego, że taka ważna rocznica się odbywa. Chcielibyśmy, aby te wszystkie wydarzenia, te wszystkie działania, które są poprzez tą formę zbierania tych wydarzeń, też grupowania tych wydarzeń, też podkreślania, które są najważniejsze, stworzyć swoistą dokumentację, jak społeczeństwo, instytucje Podkarpacia stulecie niepodległości uczcili, jak pokazali, na ile to jest ważne, istotne z punktu widzenia naszej historii, naszego dziedzictwa narodowego. Także proces realizacji tych wydarzeń i w tym roku, i także również w przyszłym będzie trwał i myślę, że ta aktywność instytucji obywateli świadczy pozytywnie o tych działaniach, które będą miały miejsce w Podkarpaciu i pozostanie w historii, w pamięci dla przyszłych pokoleń.